nasze 16 spotkanie w sadzie doświadczalnym, uczelnianym oczywiście, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest nam niezmiernie miło, że przyjechali Państwo znów bardzo licznie, to nas bardzo cieszy i jednocześnie skłania do tego, by pozostać w przeświadczeniu, że tego rodzaju spotkanie jest potrzebne. Ale żeby nie przedłużać, magnificencja rektor, pan profesor doktor habilitowany Alojzy Szymański. Witam pana, panie rektorze, bardzo serdecznie. I w imieniu całej społeczności sadowników jesteśmy wdzięczni za to, że pan widzi potrzebę wspierania działań związanych z szeroko widzianą produkcją owoców. Dni sadu doświadczalnego SGGW to jest wielka uroczystość naszej uczelni. To jest transfer tej wiedzy, która powstaje w badaniach naukowych, powstaje w kontakcie z praktyką. I to dzięki tej katedrze, którą od lat kieruje pan profesor Tomala, to wszystko się odbywa. Także zgodnie ze zwyczajem akademickim rektor powinien otworzyć, więc otwieram. Życzę miłego pobytu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, magnificencjo rektorze. Tą szczęśliwą osobą, która będzie miała przyjemność prowadzić wydział przez najbliższe 4 lata, jest pani profesor doktor habilitowana Katarzyna Niemirowicz-Szczyt, którą witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych, a szczególnie naszych absolwentów. Ja ze swej strony chciałam tylko powiedzieć o 2 rzeczach. Jedna sprawa bardzo miła dla wydziału to jest otrzymanie nagrody i wyróżnienia dla najlepszego wydziału ogrodniczego w Polsce. Zostaliśmy tak docenieni. A druga sprawa, o której chciałam powiedzieć, to jest nasz kontakt z absolwentami. Chcemy, żeby ten kontakt był żywy, żeby był jak najlepszy. Także bardzo jesteście Państwo dla nas ważni i cenni i prosimy o wspieranie naszych inicjatyw. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, pani dziekan. Dzisiaj mamy przyjemność nie tylko obchodzić 16 spotkanie otwartego sadu naszego doświadczalnego, ale jednocześnie mamy przyjemność, że goszczą u nas szkółkarze, de facto Stowarzyszenie Szkółkarzy Polskich, którzy postanowili z okazji swojego 20-lecia zorganizować to spotkanie u nas. A ja w imieniu nas wszystkich gorące słowa powitania kieruję do prezesa tego stowarzyszenia, pana magistra Piotra Kaczora. Proszę państwa, przed 20 laty grupa 20 szkółkarzy założyła stowarzyszenie, jak to się wtedy nazywało, elitarnego materiału szkółkarskiego, by ostatecznie przyjąć taką nazwę, jaką dzisiaj mamy, czyli Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy. Spoiwem, które zmusiło niejako do zawiązania tego stowarzyszenia, było to, że polskie szkółki były za małe, należało wtedy kupować i wprowadzać nowe odmiany licencyjne. Drugim takim zadaniem, które dla nas było ważne, było propagowanie wysokiej jakości materiału szkółkarskiego. Nieskromnie powiem, że stowarzyszenie przyczyniło się do zmiany wizerunku polskiego sadownictwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, a teraz bardzo proszę pana profesora Berharda Makosza o zabranie głosu. Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, ale nie tylko. Bardzo się cieszę, po raz pierwszy mam przyjemność tu być. Gratuluję panu profesorowi takiej imprezy. Proszę państwa, poproszono mnie, żeby kilka słów powiedzieć na temat okazji 20-lecia stowarzyszenia. Jak wiadomo, szkółkarstwo nasze sadownicze ma swoje bogate tradycje. Rozwijało się równie, jak się rozwija nasze sadownictwo. Jesteśmy w Europie i chyba nie tylko w Europie największym producentem drzewek owocowych. I my tu przejmujemy tą tak zwaną pałeczkę, to liderowanie. I ten wzrost produkcji, ta wielka produkcja jest oparta, co chciałbym podkreślić, oparta o polski materiał szkółkarski, nie o zagraniczny. Szkółkarstwo polskie poznaje się przez Stowarzyszenie Wysokiej Jakości. Gdybyśmy dzisiaj nie mieli tych sadów karłowych na M9, no to byśmy liderem na pewno nie byli. Chciałbym przede wszystkim pogratulować szkółkarzom, życzyć wam dalej tak i dużo zdrowia i powodzenia. Dziękuję bardzo.
to spotkanie nie miałoby racji bytu, gdyby nie państwo sadownicy, ale i gdyby nie przedstawiciele firm. Gorące słowa podziękowania, powitania i podziękowania za udział wszystkim przedstawicielom firm sponsorujących to dzisiejsze spotkanie. No i moi drodzy, kochani sadownicy, dziękuję bardzo państwu za to, że jesteście państwo licznie zgromadzeni i że możemy zawsze liczyć na państwa udział. Bardzo serdecznie dziękuję, witam państwa bardzo gorąco, czyli proszę o brawa.